Siemaneczko, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiam o elewacji, mianowicie zaciągnąłem wszystko siatką. Nie byłoby się bez małych kłopotów, jak to zawsze bywa. Także możecie zobaczyć, jak tutaj zaciągnąłem siatką, wszystko na razówkę, na raz. I zacząłem o godziny 6 rano, to przed 6. O 11 już wszystko później się ciągnęło. Ale oczywiście na tej ścianie nie było słońca, jednak to wiadomo się kiedy robi. Nie mam wyboru, muszę teraz to wszystko robić, żeby wszystko naokoło skończyć, gdyż robię samemu z pomocnikiem, który mi coś poda. I zobaczcie, myślę, że mi to bardzo dobrze wyszło. Ładnie się ciągnie, grunt to dobre narzędzia i doświadczenie po części. Wszystko jest równiutko, nie spodziewałem się, że mi tak fajnie wyjdzie. Siatki praktycznie nie widać. Oczywiście to będzie wszystko ciągnięte jeszcze jeden raz. Zabawy było z tymi kabelkami sporo. No i tyle. Oczywiście lukarna później będzie zrobiona, oblokowana jest glifem. Później wszystko naraz jeszcze pociągnę i połączę. Tak to wygląda. Tutaj oczywiście już zasychało wszystko. Także lipa wyszła, ale to zetrę. Jeszcze raz położę wszystko, całą ścianę. Wygląda to fajnie, biały domek, taki kremowy. Dużo więcej klej kosztował, ale nie będziemy zaraz robić tynku. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Robię to samemu i bardzo dobrze to wychodzi. Niektórzy powiedzą, że mogę nająć ekipę i zrobić to. Tak, ekipa w obecnym czasie wzięłaby około 130 zł na gotowo z tynkiem, z położeniem tynku silikonowego, za sam tynk silikonowy 80 zł z metra kwadratowego biorą, czyli wyszłoby to bardzo, bardzo dużo pieniędzy. 26 tysięcy zł za położenie styropianu, około 13 jedni mi powiedzieli. No i za położenie tynku silikonowego też 13. Bardzo dużo, dużo pieniędzy, no. A myślę, że idealnie sam nie zrobię, tylko szybciej lecą na drugą robotę i się spieszą i odwalają, no. A tutaj sam wszystko dokleję, nie zapiankuję szczelin, tylko włożę styropian do końca, dotknę sobie na spokojnie i jest ogarnięte. Tutaj troszkę prześwituję, gdyż już się spieszyłem, no. Co mogę powiedzieć jeszcze więcej, no. Siatka to kaparola, ta pomarańczowa. Kupowałem po około 180, teraz jest 230, także zobaczcie, jak to wszystko wzrosło, kupowałem w lutym. No i zapraszam Was jeszcze, pokażę Wam narzędzia, jakie my robię. Taka pielgonka Kubali, nakładam sobie. Taka packa płaska, szpachelka taka szersza. Obramki glifów okiennych. Packa grzebień. Marzę, żeby zatapiać wcześniej, żeby zatapiać siatkę, całą ścianę, odsłonę siatka, kaparola. Tarka Kubali, taka większa, przezroczysta. Mniejsza tarka, taka zwykła, w następnych małych miejscach, jak coś jest do starcia. Do naroży taka do kątów, taki mały kątomierzyk. Piłka specjalna do styropianu, pokryta taką folią, idealnie tnie. No i najważniejsza tutaj taka paska do ciągnięcia już po siatce Kubali, no, 60. No. Bardzo z niej jestem zadowolony, oczywiście te narzędzia kosztują, ale są profesjonalne. Także pokrótce Wam to wszystko opisałem, co i jak potrzeba. Piszcie, ile u Was biorę za położenie styropianu struktury. Komentujcie, wyrażajcie swoje opinie. No i jedziemy dalej z tym styropianem i Wam będę wszystko wrzucał na bieżąco. Także trzymajcie się, cześć.